kim pragnę być, pragnę być tym, kim chciałbym być, chciałbym być tym, kim pragnę być, pragnę być tym, kim chciałbym być, chciałbym być tym, kim pragnę być, pragnę być tym, kim chciałbym być. Goście naszego programu, zespół Mołca i ich muzyka, ich piosenki. Teraz będzie o koncercie. Tutaj przywieźliście ksero plakatu, który reklamuje koncert. To z okazji drugich urodzin zespołu Mołca. No i na dodatek jeszcze ten podpis Trans Solid Rock. Tak naprawdę co to znaczy? To znaczy to, że gramy solidnego rocka i jest troszkę transowo. Po prostu. Dobrze, teraz o tym koncercie, bo będą goście, no i pewnie będzie dosyć przyjemnie, jak sądzę. No miejmy nadzieję, że koncert będzie bardzo przyjemny i że będzie dużo ludzi, i którzy będą się świetnie bawili. Gramy my, gra również zespół Brain z Łodzi i HWT, zespół z Oslo. Rozumiem, że konwencja muzyczna bardzo podobna. Trochę elementów, powiedzmy, grunge'u, trochę hardcora. Mniej więcej tego mogą się spodziewać ci, którzy się wybiorą na ten koncert. No tak, myślę, że mi się wydaje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście w takich dość w zbliżonych klimatach naszych. Aha. Czyli będzie ciężko i przyjemnie, ale do tańca. Wszystko odbywać się będzie dokładnie kiedy? 6 marca o godzinie 19 w miejscu, które się nazywa Cafe Lura przy ulicy Radwańskiej. Dobrze, zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz wróćmy jeszcze do spraw związanych z muzyką. Jak to jest, jak zabieracie się za pracę? Kto przynosi pomysły, czy dużo się kłócicie przy okazji, bo to niestety często jest tak, że każdy próbuje przepchnąć pewne sprawy muzyczne, no i dochodzi do różnych scysji. Wiadomo, tak to jest. Kłócimy się dużo, tak, kłócimy się dużo, ale to kiedyś mieliśmy taki okres, że się kłóciliśmy bardzo dużo, nie mogliśmy na siebie patrzeć. A teraz się uspokoiło, już na siebie możemy patrzeć, ale jeszcze się tak troszeczkę kłócimy, wiesz. To jest tak, że ktoś przynosi pomysł i trzeba go jakoś przeforsować, nie? I to jest walka na miecze po prostu, ale wychodzi później na dobre. No tak, jak zawsze w grupach rock'n'rollowych, tak to jest i przy działalności artystycznej. Natomiast jestem ciekaw, jakie rzeczy gdzieś tam wam w głowie grają. Chodzi mi tutaj trochę o inspiracje, o pewne takie klimaty muzyczne czy pozamuzyczne, które trochę mogą mieć wpływ na to, co robicie. Po kolei może. Znaczy wiesz, nie chcemy na ten temat dość dużo mówić, bo jeżeli powiemy o jakichś inspiracjach, to pewnie ktoś nas będzie chciał zaraz porównać do czegoś, że tak gramy i pewnie, że zżynamy trochę. Generalnie każdy z nas ma różnego rodzaju inspiracje i słucha tego, czego słucha, to przynosi coś, każdy przynosi coś na próbę, powstaje fajny produkt, który się dobrze gra i naprawdę jest bardzo fajnie. Ja słucham, wiesz, Pink Floydów, King Crimson, czego jeszcze słucham? Merillion. Na przykład jeszcze słucham Jean-Michel Jarre'a i Vangelisa. Rozumiem. To dobrze, bo od czasu do czasu tam pojawia się gitara. Jak jest z tobą? A ja bardzo lubię takie uduchowione klimaty. Może zacznę od mało uduchowionego. Krawica, ale najbardziej mnie kręci, kurczę, coś takiego jak Tool, chociaż ostatnio oglądałem Wieczór z Wampirem i stwierdziłem, że pani Szaza jest całkiem niezła. Tak, to prawda. To prawda, rzeczywiście interesująca kobieta. Przynajmniej wygląda całkiem nieźle. No dobrze, i teraz jeszcze rzecz taka, która myślę dla wszystkich oglądających nasz program i słuchających wasze muzyki jest ważna. Kiedy, gdzie można was spotykać najczęściej? Rozumiem, że poza tym koncertem jeszcze macie kilka takich ulubionych miejsc i w Łodzi, i w Polsce, gdzie się często pokazujecie. Znaczy wiesz co, powstało bardzo dużo plotek na nasz temat ostatnio i ja mam taką prośbę do wszystkich ludzi, że jeżeli chcą się czegokolwiek o nas dowiedzieć, albo mają jakieś plotki, to niech do nas przyjdą, my albo powiemy, że to jest prawda, albo je zdementujemy. Wszystko, co robimy, jest szczere, tak jak powiedziałem wcześniej, i my naprawdę bardzo chętnie udzielimy każdej odpowiedzi. Siedzimy w miejscu takim... Nie reklamuj. Nie będę tego miejsca reklamował, ale siedzimy tam często, co tydzień, przynajmniej dwa razy jesteśmy. To się na Roosevelta jest takie miejsce. Taki, wiesz, rock'n'rollowy pub. Tytuł ma tego pubu od... Saturn? Nie, tytuł tego pubu jest od piosenki AC/DC, także jak ktoś lubi AC/DC, to powinien wiedzieć, jak się ten pub nazywa. I tam siedzimy, tam można nas spotkać. Naprawdę na wszystkie pytania udzielamy odpowiedzi. No dobra, to w takim razie wszystko jest jasne. Jak sądzę, zespół Mołca, my zapraszamy do słuchania muzyki, do oglądania programu Kotłownia.